Przejdźmy do kolejnego zadania, czwartego, które brzmi tak. W reakcji chloru z sodem powstało 117 gramów chlorku sodu. Oblicz, ile gramów sodu i ile gramów chloru wzięło udział w tej reakcji, jeśli chlor stanowił 60,68% masy substratów. Zaczynamy oczywiście standardowo od zapisu danych. Jedyne co wiemy z tego zadania to masa NaCl, chlorku sodu, która wynosi 117 gramów. Nasze szukane to masa Na, nie wiadomo, i masa Cl2, również nie wiadomo. Zatem przejdźmy do rozpisania rozwiązania. Znowu, co robimy na początek? Na początek moglibyśmy sobie zapisać równanie reakcji. I teraz zastanawiamy się, jaki to jest rodzaj reakcji? Synteza, analiza czy wymiana? W reakcji chloru z sodem powstało. W reakcji chloru z sodem powstało, czyli chlor, zrobimy tak, najpierw zaczniemy od sodu, dobra? Sód plus chlor daje nam chlorek sodu. Zapisujemy znowu słownie, ponieważ zapis z symbolami jest nam w tej chwili niepotrzebny. Przy następnym temacie obliczeń stechiometrycznych, jak najbardziej, wtedy będziemy zapisywać symbolami. Na tym etapie, żeby zrozumieć podstawy obliczeń chemicznych, nie ma takiej konieczności, żeby używać symboli. Zatem mamy sód plus chlor, który daje nam chlorek sodu. Co jeszcze wiemy z zadania? Wiemy, że 60,68% masy wszystkich substratów stanowi właśnie chlor. Zapiszmy zatem to sobie tutaj powyżej za pomocą, tak matematycznie, tak? Wiemy, że masę chloru stanowi 60,68% wszystkich substratów. Zatem, jeżeli już mamy usystematyzowaną reakcję chemiczną, zapiszmy ją za pomocą symboli, które mamy użyte wcześniej w zadaniu, w danych i szukanych. Masa Na plus masa Cl2 daje nam masę NaCl. Co wiemy, słuchajcie, dalej? Zapiszmy teraz to, co mamy zapisane w danych, czyli te dane, które możemy wykorzystać. Nie będzie to na pewno masa sodu, nie będzie to na pewno masa chloru, za to będzie to masa tlenku, masa chlorku sodu, przepraszam. Ok, w momencie, kiedy już mamy zapisaną reakcję w takiej postaci, zobaczcie, jakby tak. No i teraz co dalej, nie? Zatem wykorzystujemy tą informację, która nas naprowadza na rozwiązanie, mianowicie, że masa chloru stanowi 60,68% wszystkich substratów. 60,68% wszystkich substratów stanowi masa chloru. Masa Na, moglibyśmy łatwo obliczyć, ile procent substratów stanowi. Na razie jednak nie potrzebujemy tego kompletnie. I teraz tak, jeżeli taka jest masa, taki procent stanowi masa naszego chloru, wiemy, że chlorek sodu, czyli to 117 gramów, to jest nasze 100% produktu. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami, które były poczynione na początku tego filmu a propos naleśników, tak? To jest nasze 100%. Wszystkie produkty, które uzyskaliśmy w tej reakcji. 100%. I teraz zobaczcie, co fajnego nam się stworzyło, co pozwoli nam obliczyć to zadanie. Stworzyła nam się teraz możliwość do obliczenia masy chloru z proporcji. Jak będziemy obliczać proporcje? Zerknijcie, że zawsze, ale to zawsze, przede wszystkim musimy dobrze ustalić proporcje, tak? Czyli procenty są po tej samej stronie, gramy są po tej samej stronie. Mogłoby być to w ten sposób, tak? Że procenty po tej, gramy po tej, byleby to było wszystko w uporządkowany sposób. I teraz, w momencie, kiedy już mamy ułożoną właściwie proporcję, to te dwie liczby, które znajdują się naprzeciwko siebie, mnożymy
mnożymy i dzielimy przez to, co nam po prostu zostało. Wtedy wyjdzie nam ta nasza niewiadoma. Zatem zapiszmy sobie to. Zapiszmy zatem. Masa chloru to jest. Zapiszmy sobie, co nam wychodzi z tej proporcji. Przypominam, dwie liczby, które są naprzeciwko siebie. Mnożymy 60,68% razy 117 gramów i dzielimy przez to, co zostało. 100%. Procenty nam się oczywiście skracają. Po wymnożeniu i podzieleniu przez 100 uzyskujemy masę chloru, która wynosi w przybliżeniu 71 gramów. W momencie, kiedy uzyskałam masę chloru, teraz spokojnie mogę sobie obliczyć masę naszego sodu z reakcji. Zapiszmy jeszcze raz tą reakcję, żeby już było wszystko tutaj jasne. Masa Na plus masa Cl2 daje nam tutaj już też znak równości. Możemy zapisać, w zasadzie tutaj już też mógłby być znak równości, nie? Masa NaCl. Ok. Nie wiemy, jaka jest masa Na, wiemy, jaka jest masa Cl, 71 gramów, wiemy, jaka jest masa NaCl, czyli 117 gramów, czyli muszę teraz w takim razie pozbyć się tych 71 gramów z tej strony, więc przenoszę je na drugą stronę równania z przeciwnym znakiem, czyli 117 gramów minus 71 gramów. Otrzymuje masę Na, czyli masę sodu, która wynosi 46 gramów. Odpowiedź. Bardzo ważna część zadania. Pamiętajcie, żeby zawsze pisać te odpowiedzi, bo za to są po prostu punkty, a uczniowie zapominają i nie dostają wszystkich punktów, nawet za poprawnie wykonane zadanie. W czwartym tutaj mamy takie pytanie, oblicz ile gramów sodu, ile gramów chloru wzięło udział w tej reakcji. Zatem zapisujemy odpowiedź. W tej reakcji wzięło udział 71 gramów chloru i 46 gramów sodu. Ok. Przejdźmy zatem do zadania piątego, które brzmi następująco. W wyniku reakcji magnezu z tlenem powstało 8 gramów tlenku magnezu. Oblicz masę tlenu i masę magnezu, jeżeli masa tlenu w tej reakcji chemicznej stanowiła 2/3 masy magnezu. Zaczynamy od danych i będzie to masa magnezu, która wynosi 8 gramów. Szukane w tym zadaniu to masa tlenu i masa magnezu. Przejdźmy do rozwiązania. Zapiszmy zatem, zanim zapiszemy równanie reakcji chemicznej, zapiszmy tą zależność, która pozwoli nam rozwiązać to zadanie. Czyli w tej reakcji chemicznej, masa tlenu w tej reakcji chemicznej stanowiła 2/3 masy magnezu. Zapiszmy to zdanko, słowo po słowie, za pomocą matematyki, tak? Czyli masa tlenu w tej reakcji chemicznej stanowiła 2/3 masy magnezu. Oj, sorry, mogłam w sumie zapisać to. Masy magnezu. Masa tlenu stanowiła 2/3 masy magnezu. Ok. Jak już mamy zapisaną tę zależność, zapiszmy zatem równanie reakcji chemicznej. I znowu zastanawiamy się, co to jest za reakcja chemiczna, synteza, analiza czy wymiana. W wyniku reakcji magnezu z tlenem powstało 8 gramów tlenku magnezu, czyli magnez plus tlen, w wyniku czego powstało 8 gramów tlenek magnezu. Mamy tutaj reakcję syntezy. Zatem zapiszmy nasz kolejny krok, standardowy. Zapiszmy tą reakcję, która jest zapisana teraz słownie, za pomocą symboli już wcześniej użytych. Masa magnezu plus masa tlenu daje nam masę tlenku magnezu.
Co zatem dalej, co teraz jakby mamy zrobić z tym zadaniem? Wykorzystajmy teraz to, co tą zależność, którą nam wskazują autorzy zadania. Czyli, że masa tlenu to 2/3 masy magnezu. Zatem zapiszmy. Masa magnezu, przepisujemy ją z góry, plus. I teraz ten tlen, zobaczcie, zastąpmy tym, co mamy, tylko bez tego skreślenia. Zastąpmy, czyli 2/3 masy magnezu. Daje nam masę tlenku magnezu. I teraz, co ja mam z tym zrobić, ziom? Nie wiadomo. No nie, tak naprawdę to wiadomo. Podejdźmy sobie do tego przykładu, jakbyśmy byli na matematyce, a nie na chemii. Tak? Czyli wiemy, że po tej stronie mamy ułamek 2/3 pewnej całości. Natomiast tutaj mamy całość. Tak? I teraz zobaczcie, że ja mogę sobie zapisać to mg jako na zasadzie takiej, że 1 przez 1 to jest oczywiście 1. To jest dodatek, dobra? Mogę sobie zapisać, że 2 przez 2 matematycznie to również jest 1. Mogę zapisać 3 przez 3, taki ułamek, i to matematycznie również jest 1. Czyli zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli będę miała coś takiego jak 3 przez 3, równa mi się to 1 mg, tak? Jedna masa magnezu, czyli 3 przez 3 masy magnezu równa się 1 masa magnezu. I to jest prawdziwe matematycznie. Więc skoro już wiemy coś takiego, zatem wróćmy do naszego zadania i zapiszmy to po ludzku, tak, żeby jakoś to rozwiązać. Dobrze? Zapiszmy to, co tutaj wymyśliliśmy, czyli 3 przez 3 masy magnezu plus 2/3, przepisujemy, co mamy u góry, masy magnezu daje nam masę tlenku magnezu. Jeżeli już mamy, zobaczcie, coś takiego. Mamy te same podstawy w tym ułamku, tak? Oczywiście. Zatem dodajmy sobie, dodajmy te ułamki, które tutaj są. Nic nie stoi na przeszkodzie, ponieważ podstawa tych ułamków jest taka sama. Zatem zgodnie z zasadami matematyki otrzymamy 5/3 masy mg, tak? Wszystko tu się nam zgadza. Co daje nam masę mgo? Okej, słuchajcie. I teraz tak, jesteśmy na tym etapie. Musimy się pozbyć ułamka. W jaki sposób się pozbędziemy ułamka? Dzieląc obie strony równania przez 5/3. W momencie, kiedy podzielimy obie strony równania przez 5/3, i teraz tak, to będzie powrót do znowu piątej klasy, otrzymamy 5/3 mmg podzielone przez 5/3, co nam daje mmgo podzielone przez 5/3. Teraz taki zapis jest, jakby no nic nam nie daje, ponieważ nie możemy absolutnie sobie tutaj czegoś skrócić, czegoś podzielić, że 5 przez 5 to jest 1. Nie, nie możemy czegoś takiego zrobić. Musimy teraz nasz tu jest dzielna, tu jest dzielnik, więc nasz dzielnik zamieniamy miejscami licznik z mianownikiem i zmieniamy znak na mnożenie. Czyli nasze równanie będzie wyglądało następująco. 5/3 mmg razy 3/5, co daje nam mmgo razy 3/5. Co dalej? Myślę, że teraz już nikt nie ma wątpliwości, że możemy sobie po prostu skrócić 3 i 3, ponieważ mamy tutaj mnożenie, oraz 5 i 5. W związku z tym, co uzyskamy? Uzyskamy masę magnezu. Zróbmy tutaj już znak równości. Zastąpmy masę tlenku magnezu tymi naszymi 8 gramami, tak? 8 gramów razy 3/5. Uzyskamy masę magnezu równą 8 razy 3, 24/5
grama albo 24 grama piąte, tak? Teraz co w takim razie robimy dalej? Dalej możemy sobie wyliczyć, po prostu ten ułamek zapisać w postaci ułamka dziesiętnego, będzie to 4,8 grama. I teraz co dalej możemy zrobić? Mamy tutaj teraz dwa sposoby. Znowu, możemy po pierwsze wykorzystać to równanie, które już stworzyliśmy sobie na początku, że masa tlenu to 2/3 masy magnezu. Skoro już wiemy, jaka jest masa magnezu, czyli masa tlenu to 2/3 razy masa magnezu, tak? W takim razie rozwiążmy to. Masa tlenu równa się 2/3 razy, i teraz zobaczcie, albo możemy sobie wziąć ułamek dziesiętny, albo ułamek zwykły, 24,5 grama. Co daje nam? Skracamy sobie tutaj 24 przez 3, uzyskamy 16,5 grama, czyli inaczej mówiąc, po prostu uzyskamy 3,2 gramy. Lub jest na to też drugi sposób na rozwiązanie tego zadania. Po prostu wystarczy, że skorzystamy teraz z reakcji, którą zapisaliśmy na samym początku, tak? Właśnie w zasadzie z tej reakcji już. Jeśli pomogłam, to super. A jeśli nie, to dajcie znać, jak mogę Wam pomóc. Jak to mówią w Amsterdam. Na pewno się postaram.